Dzień dobry, Jaropeł Głaskowski, Ela Wiśniewska, witamy ponownie. Ostatnią część skończyliśmy na wejściu przed bramę, tak bym to ujął, medycyny germańskiej i doktora Hammera, jej twórcy. No, możemy sobie tak uprościć i do tego dojść. I teraz czekam na to, żeby Ela nam wyjaśniła pokrótce przynajmniej, o co chodzi i czym różni się medycyna germańska od na przykład biologii totalnej, tak to się nazywa, taka gałąź wiedzy również, i też jakie narzędzia dr Hammer i jego medycyna germańska no, dały tobie na przykład w twojej pracy, bo też przecież zajmujesz się holistyką, o tak bym to ujął w skrócie, jeśli chodzi o podejście do człowieka, ujmując również jego duchowość. Tak, to znaczy ja muszę powiedzieć, że ta medycyna germańska, czyli inaczej mówiąc medycyna doktora Hammera, wyjaśnia właśnie jak my funkcjonujemy jako istoty biologiczne, jak przeżywamy konflikty stricte biologiczne i jak się to oczywiście również przekłada na naszą duchowość. Natomiast jeżeli chodzi o te narzędzia, to ja zobaczyłam bardzo szybko te narzędzia, dlatego że dr Hammer mówi tak, że system nerwowy drga. Tak. I no my wiemy, że drgania systemu nerwowego są monitorowane przez badania elektroencefalograficzne, prawda, które wykonuje się w zakresie neurologii. Natomiast dr Hammer mówi o drganiach, które nie są do końca zbadane, natomiast te drgania są niesłychanie ważne dla całości organizmu, czyli system nerwowy składa się z mózgu, rdzenia kręgowego i oczywiście z obwodowych nerwów. I teraz on mówi, że mózg drga swoimi drganiami i on ma drgać rytmicznie i ma drgać symetrycznie. W określonej częstotliwości. O określonej częstotliwości. Czy są określone już te częstotliwości? Bo spotykamy takie informacje oczywiście. Natomiast ja pracując terapią czaszkowo-krzyżową i badając te drgania systemu nerwowego, bo w terapii czaszkowo-krzyżowej właśnie o to chodzi, żeby sprowadzić system nerwowy do takich drgań, które powodują, że człowiek, że ten rytm czaszkowo-krzyżowy, czyli rytm pulsacji systemu nerwowego, powoduje, że my przez terapię czaszkowo-krzyżową stabilizujemy system nerwowy. Stabilizujemy. I kiedy ja czytam doktora Hammera, który mówi o tych drganiach, to ja od razu już widzę, o czym on mówi. I wiem, że on ma absolutną rację, bo ja już z tym pracowałam. Znaczy, u ciebie się to już sprawdziło, a on po prostu ponazywał pewne działania. Dokładnie. I dlatego, kiedy zaczęłam czytać i to, co on bardzo ważnego mówi, że ten system nerwowy ma drgać, jak mówię, rytmicznie i symetrycznie. Ale okazuje się, że może być drgać niesymetrycznie i nierytmicznie. Co to oznacza? A to oznacza właśnie, że na przykład wszystkie przeszkody, które znajdą się w obrębie jednej z półkul mózgowych, zaburzą ten rytm. No to teraz będę zadawał pytania laika. Rozumiem, półkula mózgowa lewa, prawa, bardziej odpowiedzialna za wyobraźnię, bardziej odpowiedzialna za logikę i teraz przeszkody na drodze jednej albo drugiej półkuli. To jest, załóżmy, że mamy równanie fizyczne, z którym sobie nie radzimy i to jest przeszkoda, albo mamy na przykład konflikt emocjonalny, z którym sobie nie radzimy i to jest też przeszkoda, tylko drugiej półkuli. To znaczy nie. To, o czym on mówi, co stanowi główną przeszkodę, oczywiście, to przede wszystkim jest konflikt biologiczny, który przeżywamy w momencie doświadczanej traumy, czyli doświadczenia typu szokowego, który przeszywa nasz system nerwowy, w ogóle całą naszą istotę, wszystkie jego sfery. Czyli właśnie, ja chciałem zapytać o ten konflikt biologiczny, bo rozumiem, że biologiczny w odniesieniu, w odróżnieniu od duchowego. Znaczy mamy konflikt biologiczny, tak, konflikt biologiczny dotyka przede wszystkim sfery cielesnej, psychicznej i energetycznej. Okej. I ten konflikt, który on opisuje, powoduje, że jesteśmy całkowicie wybici z równowagi.
Ale o co chodzi? Dlaczego tak się dzieje? I tutaj muszę jak gdyby wyjaśnić, o co chodzi. Ponieważ w naszym świecie, w którym funkcjonujemy, oczywiście informacje, które otrzymujemy, to one docierają do naszego systemu nerwowego. Ale teraz chodzi o to, jak ta informacja dociera. Czyli informacja, ona ma bardzo konkretny kształt. I ten kształt to jest takiej spirali. Troszkę w kierunku DNA, naszego wyobrażenia DNA. Tego... Nie, to jest po prostu, nawet niedawno widziałam takie zdjęcia, jak to ten system HARP stworzył chmury w postaci takiej spirali. Aha, okej. Okay. Jeżeli wrzucimy kamień do wody, to utworzą się koła, prawda, które tak naprawdę one schodzą też w dół i też tworzą spirale. Czyli to jest taki wir troszkę. To jest wir. I w ogóle wszelkie informacje w naszym świecie docierają nam w postaci takiego wiru. Okej. Okay. Takiego wiru, takiej spirali. Natomiast jeżeli trafia nas informacja z czymś, co jest dla nas typu szokowego. Więc ta informacja, która dociera do naszego systemu nerwowego, czyli do jakiejś określonej części naszego mózgu, ona odbija ten spiralny kształt w tkance mózgowej, ale w ośrodkach, w których się to centrum stworzy, które dr Hammer nazwał ogniskiem DHS albo ogniskiem Hammera, to jest fizyczne zjawisko, ponieważ ta fala informacyjna przekształci nam tkankę mózgową w taki wir. Czyli ona jest tak mocna, że ma wpływ fizyczny wręcz fizyczny. Na zmianę naszej, nie wiem, powłoki komórkowej, czy w ogóle. Dokładnie. I w mózgu, w tym określonym ośrodku, stworzy się taki wir, który w zależności od tego, w jakim miejscu się utworzył, to w narządach podległych temu ośrodkowi zrobi się podobny wir. I rozumiem, że to jest jak domino. Jak tu się zepsuło, to zaczyna się psuć dalej w miejscach odpowiedzialnych. Tak, w miejscach odpowiedzialnych. No, bo to brzmi bardzo niebezpiecznie i groźnie wręcz. No, ale on tak określił to, że to jest, że konflikt biologiczny, który tak nas przeszywa, tworzy takie połączenie. I w tych ośrodkach, powiedzmy, stworzy się również takie ognisko, które jest zaczątkiem choroby nowotworowej. Ale choroba nowotworowa, znaczy nie, jeszcze nie będę mówić o tym, tylko że ponieważ system nerwowy działa na zasadzie elektryki, więc takie ognisko w naszym mózgu zaburzy drgania tej części, czyli tej półkuli mózgowej, w której się takie ognisko stworzyło. Ale czy to jest takie zniszczenie już nieodwracalne? Nie, czy? To nie jest zniszczenie. To nie jest zniszczenie. To jest ognisko, które kiedy człowiek rozwiązuje konflikt i wchodzi w fazę zdrowienia, to ono brzęknie i potem zaczyna bliznowacieć i zostaje malutka blizna. Ale zawsze się tak stanie, kiedy człowiek rozwiąże ten biologiczny konflikt. Aha, i te wiry, nazwijmy je umownie złymi, tak żeby uprościć rozumienie i mnie, i naszym widzom. Jest to ognisko Hammera. Okej, czyli jeśli mogę podkreślić, znaczy podsumować, żeby zrozumieć. Jeżeli dostaniemy informację, która dla nas jest czymś, no, ma na nas wpływ straszliwie traumatyczny, jest dla nas nie do zaakceptowania tak po prostu, tylko zawsze niesie jakieś straszliwe konsekwencje, my nie potrafimy sobie z tym poradzić, no to powstaje takie ognisko Hammera, wytwarzając fizyczne, może nie ubytki, ale uszkodzenia w pewnych miejscach naszego organizmu, co wpływa na resztę działania organizmu. Znaczy to nie są uszkodzenia, po prostu tkanka nerwowa kształtuje... Odkształcenia. Odkształcenia. To będzie właściwsze słowo. Ona się utworzy w to ognisko Hammera, które jest widoczne na przykład na tomografii. Okej, dobrze, że mnie poprawiasz, bo ja tutaj, żeby Państwo nie byli wprowadzeni w błąd. Czyli tworzą się takie odkształcenia, które wpływają na resztę organizmu, to już nie będę teraz wchodził, bo to wiadomo, że idzie, no właśnie jak domino, odpowiedzialny fragment mózgu za inne narządy, natychmiast powoduje zaburzenia w innych narządach. I dopiero w momencie, kiedy my sobie ten konflikt biologiczny, czyli tę informację traumatyczną w jakiś sposób rozwiążemy, zażegnamy,
to wtedy dopiero następuje proces gojenia i rozumiem, że jeżeli następuje on właśnie w mózgu, to również reszta organów następuje, rozpoczyna gojenie swoje i naprawę. Dobrze to rozumiem? To jestem dumny z siebie, spociłem się już. No dobrze, Elu, co zrobić? Jak zaleczyć te odkształcenia? Inaczej, jak rozwiązywać te konflikty albo gdzie szukać drogi do miejsca, żeby w ogóle namierzyć taki konflikt? Ale ja może jeszcze wyjaśniłam, nim do tego dojdziemy, to bym wyjaśniła to, co, jak ten proces powstawania choroby opisał dr Hammer. Okay. Więc on stworzył taki schemat, który nazwał żelazną regułą raka. I zresztą on powiedział, że wszystkie choroby są nowotworowe lub nowotworopodobne. Infekcja jest chorobą nowotworopodobną, ma taki sam przebieg po prostu. Czyli wchodzimy na przykład w stres, obniża się nasza oczywiście odporność, ale ten stres wchodzimy przez coś. Tym, że to może być powiedzmy konflikt, który jest dużo lżejszy, ale to nas położy. Tylko że w momencie, kiedy się kładziemy, bo czujemy się zmęczeni, mamy temperaturę i tak dalej, to jest proces zdrowienia. To jest proces zdrowienia. I wyjaśnię tak. I on stworzył, opisał to w takiej formule żelaznej reguły raka, na której pokazuje, że jest człowiek, który sobie żyje w tak zwanej normotonii. Normotonia to jest stan aktywności dnia i nocy, czyli stan aktywności układu wegetatywnego. Czyli w naszym mózgu jest tak zwany układ wegetatywny, który składa się z części sympatycznej i parasympatycznej. One są przeciwstawne, ale one się muszą wzajemnie równoważyć. Czyli ta część sympatyczna to jest ta część, która działa w nas za dnia. Czyli my działamy, jesteśmy zaktywowani i to działanie jest związane z tym układem wegetatywnym, ale to działanie nas eksploatuje energetycznie. To my wiemy, że tracimy po takim dniu, czujemy się zmęczeni, bo rzeczywiście... Chodzi o naszą aktywność fizyczną, oczywiście, między innymi. Natomiast układ parasympatyczny to jest ten układ, który działa w nocy, podczas relaksu, podczas snu, ale też podczas odpoczynku. Regeneracji. I ten układ właśnie jest związany z regeneracją. To żebyśmy pamiętali, że nie regenerujemy się w zakresie działalności układu sympatycznego, nie ma takiej mowy. Natomiast ten proces regeneracji następuje tylko wtedy, kiedy odpoczywamy, śpimy, urządzamy sobie drzemki, odpoczywamy, relaksujemy się. Tylko chodzi po wtedy. Prostu o odłączenie takiego codziennego, aktywnego odbierania bodźców przez nasz układ nerwowy, tak mówiąc w dużym skrócie, upraszczając. Dokładnie. I teraz, kiedy dotyka nas taki konflikt, o którym mówi dr Hammer, taki typu szokowego, to my wchodzimy w taką nadmierną aktywność układu sympatycznego, czyli nie śpimy, albo śpimy bardzo płytko, czyli się nie regenerujemy. Jesteśmy pobudzeni, ponieważ chcemy rozwiązać nasz konflikt. No tak, to jest jasne i logiczne. Chcemy, więc robimy różne rzeczy, aktywizujemy się jeszcze bardziej, żeby rozwiązać nasz konflikt. Ale przy tym tracimy energię. Czuję drugie dno, że to nie jest właściwa droga. Tak, dlatego że w tym czasie, kiedy jesteśmy w tym stanie pobudzenia, to się przejawia w człowieku, bo my tego człowieka widzimy, że on jest nadmiernie pobudzony, że on dużo o tym, powiedzmy, na przykład mówi, ale też szuka rozwiązania, aktywnie szuka rozwiązania. Ale w tym czasie, wskutek tego procesu, tej eksploatacji nadmiernej i braku regeneracji, w człowieku już się rozpoczynają procesy chorobowe, bo już to ognisko Hammera on w tym systemie nerwowym ma. I wskutek tej eksploatacji w narządzie, które uderzyło to ognisko Hammera, powiedzmy, pojawiają się albo przyrosty, albo ubytki i tworzy się tam po prostu ognisko chorobowe. Ten człowiek może tego nie czuć, bo jest w takim stanie pobudzenia, że może tego nie czuć. I przychodzi... No, z reguły przy dużej dawce adrenaliny w ogóle nie czujemy różnych rzeczy. Dokładnie. To jest jasne. Przychodzi taki moment, w którym człowiek rozwiązuje konflikt. Bo możemy na przykładzie powiedzieć kogoś, taki prosty przykład, nie? Że człowiek któregoś dnia przychodzi do pracy, jest na jakimś stanowisku i nagle otrzymuje papier, że dziękujemy za pracę, karton, żeby pozbierać swoje rzeczy i do widzenia. No tak, teraz... A ma kredyt na przykład, ma dom w kredycie. Tak.
I tutaj ma konflikt interesów. Czy wziąć ten karton, czy jednak... Tak. I w związku z tym dla takiego człowieka, którego na przykład żona jest w ciąży, dom w kredycie, musi w przyszłości kupić samochód oczywiście nowy i nagle traci pracę. To jest wydarzenie szokujące. Czyli tak jak mówi dr Hammer, jest to konflikt biologiczny. Nie psychiczny, tylko konflikt biologiczny, ponieważ w momencie, w którym on dostaje ten papier, czyta i nie wierzy oczom, no cóż, przeżywa po prostu konflikt biologiczny, bo go to przeszywa przede wszystkim jak piór. No, rodzi się to odkształcenie, czyli tak, ognisko Hammera. Powstaje ognisko Hammera w mózgu, nie? I to później może rzutować na całą resztę. I teraz wiemy, jakby, jak przebiega cała ta historia. I przychodzi moment, tak jak powiedziałaś, że ten konflikt zostaje zażegnany, czy też człowiek rozwiązuje ten problem. Znajduje nową pracę. Dużo lepszą. Dużo lepszą, właśnie. I wtedy zaczyna tak naprawdę czuć ogromne zmęczenie, pojawia się temperatura i po prostu on czuje się chory. Po prostu czuje się chory, że się musi położyć. I też nie rozumie z jakiego powodu, bo powinien się cieszyć, no już wreszcie a jest wyeksploatowany. Odsapnąć, nie? Ale jest właśnie wyeksploatowany. I teraz ta żelazna reguła opisuje tą fazę zdrowienia, czyli po tej, jak dr Hammer mówi, po konfliktolizie, czyli rozwiązuje konflikt i jest faza konfliktolizy, która się dzieli w sumie też na trzy fazy. I pierwsza faza jest taka, że ten człowiek jest zmęczony, ma temperaturę, nadmiernie wydziela wodę, ale też dlatego, że to ognisko Hammera brzęknie. I się po prostu goi. Tak, i się goi. I w związku z tym on dużo sika, dużo się poci, ale jest słaby, prawda? I potem... To jest takie troszeczkę wychodzenie ze skrajnej grypy. Tak. Znaczy, ja nie wiem, jak, ja podejrzewam, że masz podobne zdanie, może moje jest trochę laickie na ten temat, nie wiem, jak państwo. Ja uważam, że każda gorączka na przykład, czy właśnie takie nadmierne pocenie się i tak dalej, to jest tylko i wyłącznie objaw organizmu, który właśnie się naprawia i nie należy mu przeszkadzać w tym. Tak, to oczywiście, że nie należy przeszkadzać, natomiast w tej pierwszej fazie człowiek... przeżywa, powiedzmy, tą słabość, leży, nie ma siły, ale przychodzi faza druga i tą fazą drugą tak naprawdę jest kryzys. Mhm. I tym kryzysem jest taki moment, w którym my w skróconym czasie przeżywamy od nowa ten konflikt. Jakby robimy sobie taką retrospekcję. Ile przecierpieliśmy, skończyło się to teraz jeszcze ciężką chorobą, ale na szczęście mamy już tak, nową pracę. Ale się pojawiają emocje, typu jakaś złość za to, że coś mnie po prostu wyrzucono, nie podziękowano, nie, i tak dalej. Więc przeżywa ten kryzys. I ten kryzys w zależności od tego, jaki konflikt nas dotknął, jaką miał siłę, jaką masę konfliktową miał, ten kryzys jest tak ciężki. Czyli w sytuacji, kiedy tego człowieka, powiedzmy, który stracił pracę, to ten kryzys może być taki, że on przez jeden dzień pojawia się ból głowy, czuje złość, ale dalej, powiedzmy, leży i jednak organizm się dalej regeneruje. No właśnie, bo ja się zastanawiam, skąd ten kryzys tak ciężki, bo ja tak sobie kombinowałem teraz, jak cię słuchałem, że ten kryzys to już taki kryzys troszkę bezpieczny, w sensie on już tak troszeczkę z zewnątrz na to patrzy, bo już jest zabezpieczony, już wie, że ten konflikt minął. A teraz słyszę od ciebie, że to jest taki kryzys, który no, troszkę jakby przesłania to, że ten konflikt już minął, bo przecież... Tak, ale ten kryzys, pamiętajmy o tym, że faza zdrowienia dotyka tych wszystkich sfer, których dotknął konflikt. Czyli ten kryzys jest objawem zaleczania tego... Tak. Okej. Okay. No, tu o to chodzi, że to mamy fizyczną sferę, czyli ciało się goi, ale psychika zaczyna się uruchamiać w tym sensie, żeby to też wygoić. Szanowni Państwo, mamy odpowiedź na to, co to jest chandra jesienna, depresja chwilowa, jak zwał, tak zwał. Każdy kryzys, który raz na jakiś czas nam się zdarza w życiu, jest niczym innym jak objawieniem z naszego zdrowienia psychicznego. Ja jestem zachwycony tą wiedzą. Tak, i w każdym razie... I w ten kryzys, w przypadku naszego człowieka, który stracił pracę, jest krótki, po czym on wchodzi w kolejną fazę zdrowienia.
w której już generalnie podąża do zdrowia, ale trzeba jeszcze powiedzieć, że zarówno w tej fazie aktywnej konfliktu, jak i w fazie zdrowienia bardzo ważną rolę odgrywają mikroby, które w nas są, czyli w fazie aktywnej te mikroby powodują albo przyrosty, albo ubytki, a w fazie zdrowienia przechodzą z kolei w murarzy, naprawiaczy, powiedzmy, albo zjadaczy przyrostu. Czyli generalnie najpierw nas niszczyły, teraz nas bronią. Dokładnie. I odbudowują. Dokładnie. No to jest logiczne również. Dlatego, że jesteśmy w fazie eksploatacji, więc one dodatkowo nas eksploatują. Przechodzimy w fazę zdrowienia, czyli podnosi się nasza odporność i one współpracują wtedy z podnoszeniem tej odporności. No dobrze, no to już wiemy, że pewne czasem ciężkie rzeczy powodują w nas takie traumatyczne przeżycia, zupełnie niezwiązane z naszą fizycznością, one później oddziałują na naszą fizyczność. Przychodzi rozwiązanie jakiegoś konfliktu psychicznego, nazwijmy to w ten sposób, bardzo upraszczając, i jak rozwiązujemy ten konflikt, to później przeżywamy, jakby, no trzeba to odchorować, jak to się Dokładnie. Mówi przysłowiowo. Zdrowiejemy i wracamy do normalnego trybu. Ale co w sytuacji, kiedy ten konflikt trwa i on no, nigdy nie, albo przez bardzo długi czas nie jest rozwiązany? Ja wiem, że to logicznie rzecz biorąc prowadzi do jakiejś takiej destrukcji strasznej organizmu i człowieka, ale w takiej sytuacji, kiedy my sobie pewne rzeczy zaczynamy uświadamiać, możemy podejrzewać, skąd się coś wzięło, albo co jest naszym konfliktem i co na nas tak destruktywnie działa, i cały czas szukamy tego rozwiązania, znamy teorię, wiemy, że powinniśmy się zregenerować, wyspać i tak dalej, natomiast ten konflikt jest tak olbrzymi dla nas, że jednak podświadomie cały czas szukamy jakiegoś rozwiązania. Co w takiej sytuacji zrobić? No często nie jesteśmy świadomi, co tak naprawdę wywołuje tą chorobę, bo do lekarza zgłaszamy się wtedy, kiedy są objawy w ciele widoczne choroby. Prawda? No tak, kiedy już byle APAP nie działa z apteki. Tak, oczywiście, że tak. Dlatego czasami zgłaszamy się do lekarza i to się zaczyna faza zdrowienia. Tylko, że jeżeli w fazie zdrowienia, powiedzmy, dostaniemy leczenie chemiczne, no to wracamy. Cofniemy fazę zdrowienia. Ale oczywiście są sytuacje, w których potrzebujemy tej pomocy lekarskiej, kiedy ten kryzys w fazie zdrowienia, on jest nazwany kryzysem epileptoitycznym, kiedy on jest ciężki. Ale dlaczego jest ciężki? Więc jeżeli przeżywamy bardzo ciężki konflikt, taki, z którym nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Ja zresztą mówię tam w tych innych takich filmach internetowych na ten temat, że miałam takiego pacjenta, który dostał wiadomość telefoniczną, że jego 28-letnia córka, mająca 4-letnie dziecko, mężatka, popełniła samobójstwo. On powiedział mi... No straszliwa trauma. Tak. I on mi powiedział, że w tym momencie, w którym on dostał tą wiadomość, to on tu za tym uchem, przy którym trzymał telefon, poczuł trzask. Bo to jest to słynne osiwienie w ciągu jednej nocy. No, ale mnie nie grozi, ale... On poczuł trzask, nie? I teraz nie potrafił zaakceptować tego. Nie potrafił tego zaakceptować. Nie był w ogóle, nie chodził na grób tej swojej córki. Ale właśnie, powiedz mi, Elu, teraz, no? Ja teraz będę się wtrącał, tak co drugie słowo, przepraszam z góry, ale będę chciał dociekać. W takiej sytuacji, co jest, bo to, że on nie potrafił zaakceptować, to jest jego reakcja obronna, to jest dla mnie zrozumiałe. Tylko co w tej sytuacji? Czy to nie jest tak, że on najpierw się broni, a później powinien coś z tym zrobić, żeby to zaakceptować? Czy to jest tak, że jeżeli sobie już postawimy jakąś granicę i powiemy nie, za te drzwi nigdy nie sięgniemy i zostajemy tak przez całe życie, bo takie sytuacje też się zdarzają. Znaczy, ale to nie możemy pozostać całe życie, bo narasta masa konfliktowa, prawda? Czyli znowu doprowadzamy do swojej, no do zniszczenia siebie. Tak. Znaczy, doktor Hammer mówi, konflikt mamy rozwiązać do 9 miesięcy. Ponieważ po 9 miesiącach masa konfliktowa staje się coraz cięższa. Aha. I ten kryzys epileptoityczny, nawet jeżeli rozwiążemy ten konflikt, może być zagrażający życiu. A skąd te 9 miesięcy? Czy to jest ze względu na cykl rozwoju płodu ludzkiego do czasu porodu? Znaczy, można by to tak... No ale ja to tak, pierwsze co mi przyszło do głowy, to tak, od razu skojarzenie. Ale to tak.
Czyli gdzieś tam klucz tak może, okej. Okay. Tak, w każdym razie rozwiązujemy konflikt do 9 miesięcy i wtedy przechodzimy, zdrowiejemy i wszystko jest w porządku, nie? Mhm. Często jest tak, że rozwiązujemy go szybciej, bo możemy go po miesiącu rozwiązać i tak dalej, nie? Ale w sytuacji takiej, jak tego pacjenta, ten konflikt nigdy nie miał możliwości być rozwiązany. To znaczy, no właśnie, miał możliwość, ale jaką to możliwość była, to musiało być zaakceptowanie tej decyzji tej córki i jej losu, czyli uszanowanie tego losu. Mhm. Ale on obwiniał siebie oczywiście, że on nie, no, nie wiedział, że ona miała jakieś problemy, które doprowadziły ją do tego stanu, żeby to samobójstwo popełnić. On po prostu tego nie wiedział i się obwiniał i z powodu tej winy nie chciał się z tym integrować. Z tym problemem. No ale to jest jasne w takiej sytuacji, ja to tak rozumiem, że w tak traumatycznej sytuacji, tak blisko emocjonalnie związanych ludzi, no jeżeli wydarza się coś takiego, to szukamy najpierw winy w sobie, bo czy jesteśmy tak wychowani, czy tak nam wmówiono, czy to jest obojętne. Myślę, że to jest naturalne odczucie, że jeżeli najbliżsi moi z jakiegoś powodu cierpią albo coś się złego wydarzyło, to najpierw szukam winy w sobie, czy ja czegoś nie zaniedbałem. I bardzo często jest tak, że znajduję jakieś drobiazgi, które zupełnie nie mają nic wspólnego, ale są takimi drobiazgami, które nam pozwalają się zahaczyć o to i później wyolbrzymiamy i ten konflikt narasta. Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy no okej, jeżeli sobie nie uświadamiamy tego, no to jest naprawdę źle. Natomiast jeżeli mamy pewną świadomość, jeżeli rozumiemy pewne mechanizmy, skąd się coś może brać, to co zrobić w sytuacji takiej, kiedy no, nas to przerasta jednak? Kiedy mimo, że wiemy, że coś z tym powinniśmy zrobić, że w jakiś sposób powinniśmy sobie poradzić, no przerasta nas to. Co dalej? Znaczy przede wszystkim powinniśmy zasięgnąć wiedzy też na temat tego, powiedzmy, czynu, którego, powiedzmy, dokonała w tym przypadku córka tego pana, nie? Ja mu wytłumaczyłam, że tak naprawdę prawdziwy samobójca to do tego samobójstwa przygotowuje się tak, że nikt o tym nic nie wie. No i to z reguły długo trwa. Tak, i po prostu nikt nic nie wie. I żeby poczytał na ten temat, jak właściwie to samobójstwo, jak się przyszły samobójca tego przygotowuje. Że on no, nie może się obwiniać, bo ona widocznie chciała to zrobić, się do tego przygotowywała, ale co na to wpłynęło, no to może rozmawiać z jej mężem. To jest jedyna możliwość, prawda? No i on, znaczy tak go troszeczkę podniosło to na duchu, że nie musi się, powiedzmy, obwiniać, ale w przypadku takiego człowieka wejście w kryzys epileptoityczny po rozwiązaniu konfliktu no może być bardzo ciężki, można w tym kryzysie stracić życie. No tak. I tutaj się pojawią tego typu właśnie objawy, jak zawał na przykład, albo jakiś obrzęk na przykład płuc, czy oskrzeli, czy udar na przykład mózgu. Czyli najcięższe zupełnie objawy, które rzeczywiście mogą doprowadzić do... I już wiemy, że to jest też element zdrowienia, natomiast jesteśmy tak wycieńczeni całym tym konfliktem, że w momencie, kiedy już go rozwiązujemy, to ten element zdrowienia jest w stanie nas zabić przez to, że wcześniej nie byliśmy sobie w stanie z tym poradzić. Ale jaki ten proces w tym mózgu się toczy? Bo takie ognisko Hammera w przypadku takiego pacjenta, które jest w tym mózgu, ono zaburza ten rytm drgań systemu nerwowego. A ponieważ organizm ma tendencję do tego, żeby wszystko to, co przeszkadza normalnie funkcjonować organizmowi, będzie chciał to wyizolować. Mhm. Więc co organizm robi? Otarbia to ognisko Hammera. Ale ponieważ między komórkami nerwowymi w mózgu jest glej, czyli ten glej to jest taka tkanka, która wypełnia przestrzenie między komórkami nerwowymi. Brzmi to, przepraszam, że ci znowu przerwę, troszkę jak takie tworzenie się
znowu bardzo uproszczę jako laik, takich właśnie niepokojących guzów i tym podobnych tak, rzeczy. No ja i chcę takich... o tym właśnie powiedzieć. Elu, doszliśmy do bardzo ważnej rzeczy. To jest temat bardzo szeroki. Myślę, że to jest dobry moment, żeby teraz zakończyć, bo jesteśmy w momencie, kiedy wiemy, skąd w dużej części biorą się różnego rodzaju nowotwory albo coś nowotworopodobnego. A ja chciałbym, żebyśmy w następnej części odnieśli się bezpośrednio do tej dobrej strony, w sensie do jak już to wszystko rozumiemy i spotykamy na swojej drodze kogoś, kto po prostu też potrafi to zrozumieć i sobie z tym poradzić i w sensie zrozumieć zależności, jak na przykład ciebie, to z pomocą właśnie twojej wiedzy i podejścia holistycznego do rzeczy uwolnić się od takich rzeczy. Myślę, że to będzie dobry moment, żeby od tego rozpocząć kolejną część. Mam nadzieję, że Państwo są tak zachwyceni wiedzą, jaką dostają, jak ja w tej chwili, bo to pewnie widać. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek. Dziękuję bardzo.